Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszej takiej skromnej konferencji prasowej, na którą pozwoliliśmy sobie zaprosić wszystkie media łowieckie, które są poczytalne w naszym kraju. Z jednej strony, Szanowni Państwo, cieszę się bardzo serdecznie, że mogę Was tutaj gościć w gabinecie Naczelnej Rady Łowieckiej. Z drugiej strony jest mi bardzo przykro, że jako organ, którym jest Naczelna Rada Łowiecka, nie mamy możliwości komunikowania się z myśliwymi, a ciągłe nieprawdziwe informacje, które są wysyłane czy też publikowane przez Zarząd Główny na stronie zarówno Zarządu Głównego, jak i również na stronie Facebooka i Łowca Polskiego, są informacjami nieprawdziwymi, dlatego też kierując się sugestiami ze strony członków Naczelnej Rady Łowieckiej, pozwoliliśmy sobie właśnie na taką formę komunikacji. W ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele informacji dotyczących funkcjonowania Naczelnej Rady Łowieckiej. Oczywiście informacje te w znaczącym stopniu są informacjami nieprawdziwymi. I tak w ostatnim czasie informacja na stronie Zarządu Głównego, jakoby Naczelna Rada Łowiecka chciała przedłużyć kadencję organu, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka, o 900 dni, Szanowni Państwo, jest informacją nieprawdziwą, ponieważ Naczelna Rada Łowiecka na swoim posiedzeniu jednogłośnie zaaprobowała kalendarz, który został zatwierdzony czy też zaproponowany przez Zarząd Główny. Tutaj między naszymi organami nie ma absolutnie żadnej rozbieżności. Jesteśmy zgodni co do tego, że kalendarz, który został zaproponowany, jest tym kalendarzem, który jest właściwy. Zostało również opublikowane stanowisko siedzącego tutaj pana mecenasa Sobolaka, które zostało sporządzone do celów wewnętrznych Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej i tutaj no, nie miało prawa być ono oczywiście ani też opublikowane, ani też nie stanowi uchwały, czyli stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej. Następne nieprawdziwe informacje są to informacje dotyczące naszego niejakoby zaniechania czy też zaniedbania w kwestii bohatera reportażu emitowanego przez stację TVN. Szanowni Państwo, Naczelna Rada Łowiecka jako pierwsza zainterweniowała w tej sprawie. Zajęliśmy właściwe stanowisko, które również miało formę uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej, a mianowicie potępiliśmy działania osoby, która była bohaterem tych jakże niecnych czynów. I tylko tyle mogliśmy w tamtym momencie zrobić, ponieważ Naczelna Rada Łowiecka jako organ nie ma w swoich prerogatywach absolutnie możliwości usuwania nikogo z naszego zrzeszenia. To są kompetencje tylko i wyłącznie organów, jakimi są sądy łowieckie i główny rzecznik dyscyplinarny. Tutaj ze swojej strony również nie popełniłem żadnego grzechu zaniechania, ponieważ tego samego dnia, w którym powziąłem informację o tym, że być może to jeden z członków Naczelnej Rady Łowieckiej dopuszcza się czynów łamiących prawo łowieckie, skierowałem odpowiednie pismo do głównego rzecznika wraz z pismem redaktora stacji TVN, który to zawiadomił nas jako Naczelną Radę Łowiecką, że być może jeden z naszych członków dopuszcza się właśnie takich karygodnych działań. Następną kwestią, która jest oczywiście również nieprawdziwa, jest kwestia jako działania niezgodnego czy też wbrew woli pana ministra. Chodzi tutaj o zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów. Szanowni Państwo, w myśl kodeksu cywilnego oświadczenie woli jest skuteczne tylko w momencie dostarczenia go do właściwego adresata. Tutaj mamy też bardzo dziwną sytuację, ponieważ mimo to, że adresatem dokumentacji, która rzekomo powinna trafić do Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej jako ciała, które jest w stanie stwierdzić wygaśnięcie mandatu,
została ona przechwycona przez Zarząd Główny, a następnie Zarząd Główny w imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej zwrócił się do pana ministra bez informowania Naczelnej Rady Łowieckiej, co w naszym odczuciu jest, no, grzecznie mówiąc, też jakimś nie taktem, ale ja uważam, że jest to po prostu złamanie naszego zapisu statutowego, który mówi wprost o tym, iż to prezes Naczelnej Rady Łowieckiej jest tym, który reprezentuje Naczelną Radę. I była to, uważam, moja prerogatywa, aby zwrócić się do pana ministra z właściwym zapytaniem, czy organ, w którym brakuje trzech członków Naczelnej Rady Łowieckiej, jest organem władnym podejmować uchwałę. W międzyczasie oczywiście zwróciliśmy się również do prawników, zasięgając ich opinii, czy taka sytuacja może wpływać paraliżująco, czy też destrukcyjnie na organ. Wszyscy prawnicy, z którymi konsultowaliśmy, byli jednomyślni w tym, że Naczelna Rada Łowiecka jako organ może procedować mimo takiej sytuacji. Należy również zwrócić uwagę na to, że w większości tych okręgów byli wybrani zastępcy. Podobno jeden z tych zastępców zrezygnował, natomiast szanowni państwo, nie można zrezygnować z czegoś, czego się nie posiada, bo tutaj również sugerowano takie rozwiązanie, a mianowicie, iż jeden z zastępców, dowiedziawszy się o tym, że jego członek Naczelnej Rady Łowieckiej zrezygnował, złożył również rezygnację z czegoś, kim po prostu nie był, czyli nie był jeszcze członkiem Naczelnej Rady, a już zrezygnował. Poleciliśmy oczywiście zbadać tą sytuację, ściągamy w tej chwili oryginalne dokumenty. Ja również też chciałbym poinformować, że oryginalne dokumenty, które umożliwiły mi, też nie tylko mnie, ale całemu prezydium, wygaśnięcie tych mandatów wpłynęły do nas dopiero z datą 3 kwietnia, a tak naprawdę dzień przed drugą częścią posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. W tym samym dniu, tak, w następnym dniu zebrała się Naczelna Rada Łowiecka. Po posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej zebrało się prezydium, które zgodnie z delegacją statutową wygasiło mandat osób, które w tym momencie już skutecznie złożyły swoje oświadczenie woli. Jeżeli chodzi o zjazd krajowy, szanowni państwo, ufamy szczerze w to, że w tak ważnym roku, jakim jest rok jubileuszu Polskiego Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce, uda nam się doprowadzić do zwołania nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów. Uda nam się porozmawiać o trudnych rzeczach w naszym nie tylko związku, ale przede wszystkim w naszym łowiectwie. I chcielibyśmy, aby delegaci wypowiedzieli się, co sądzą o zarówno funkcjonowaniu ustawy z 2018 roku, jak też właśnie tych wewnętrznych, może nie tyle sporak wewnątrz organów, ale również, żeby się wypowiedzieli na temat sytuacji, o której być może my nie wiemy, a myśliwi oddolni ją po prostu inaczej postrzegają, czy też czują. Uważam, że byłoby to doskonałe miejsce do tego, aby właśnie o tych trudnych rzeczach porozmawiać. Została w tym samym dniu, kiedy pan minister doręczył nam wstrzymanie wykonania uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej, złożyliśmy skargę na działania pana ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prosząc jednocześnie o to, aby Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał zabezpieczenie w postaci wstrzymania wykonania decyzji pana ministra. I na tą chwilę uważamy, że przed upływem właśnie 30 dni uda nam się uzyskać taki dokument i będziemy wtedy mogli spotkać się i świętować nasz wielki jubileusz. Albo stałoby się bardzo niedobrze, gdybyśmy po prostu nie mogli się w tak szczególnym roku spotkać. Szanowni państwo, na drugiej części posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zapadło szereg bardzo ważnych uchwał. Być może będą one również przedmiotem wstrzymania czy też procedowania przez pana ministra. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Między innymi są tam dwie bardzo istotne uchwały, a mianowicie jedna, która mówi o tym, że Naczelna Rada Łowiecka wnioskuje do pana
ministra właściwego do spraw środowiska o to, aby zmienił łowczego krajowego oraz zmienił zarząd główny w związku z niemożliwością wykonywania uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj sytuację absurdalną, gdzie organ wykonawczy nie wykonuje zaleceń organu ustawodawczego. W takiej sytuacji możemy mówić tutaj o pewnej ułomności, jak chodzi o działanie tego organu. Dlatego też członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej obecni na tym spotkaniu w liczbie 33 jednogłośnie zawnioskowali do pana ministra w formie dezaderatu o to, aby zmienił łowczego krajowego i zmienił zarząd główny, powołując oczywiście nowe osoby na to stanowisko. Konflikt, jaki jest na płaszczyźnie Naczelna Rada Łowiecka, Zarząd Główny, jest konfliktem, który już tak naprawdę ma miejsce od 4 lat. Zawsze podłożem tego konfliktu jest niewykonywanie właśnie uchwał organu nadzorującego, ale to są efekty niedobrej ustawy z 2018 roku, która to właśnie ubezwłasnowolniła organ, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka, uniemożliwiając mu sprawny nadzór, ponieważ nawet jeżeli wnioskujemy do pana ministra o to, że organ nadzorowany nie wykonuje uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej, okazuje się, że mimo właściwego postępowania pana ministra, który wezwał zarząd główny do tego, aby wykonywał niezwłocznie uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej, jednocześnie zaznaczając, iż jedynym organem, który jest władny sprawdzać rzetelność i legalność, czy też zgodność z prawem uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej, jest pan minister. Dzisiaj mamy taką sytuację, że nominaci pana ministra niestety nie wykonują zaleceń pana ministra. No, sytuacja jest, śmiem powiedzieć, patologiczna i rodzi wiele pytań i wątpliwości, gdzie tak naprawdę jest ośrodek władzy i kto jest właśnie tym punktem decyzyjnym, który wydaje decyzję, no bo trudno tutaj wnioskować, że jest to minister, który w tym momencie daje pismo zalecające swoim nominatom, a oni go w żaden sposób nie słuchają. Może wrócę jeszcze, jeżeli jesteśmy przy pismach i zaleceniach pana ministra, właśnie w dniu posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawiciele pana ministra wręczyli na moje ręce dokument, z którego wynika, iż pan minister informuje mnie jako prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej o tym, że jeżeli taka sytuacja właśnie ma miejsce, że organ jest ułomny i nie składa się z 49 członków, to nasze procedowanie jest procedowaniem niezgodnym z prawem i uchwały, które zapadną, będą przedmiotem ewentualnie badania co do ich zgodności. Tak jak Państwu powiedziałem, mimo to, że to Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej było adresatem tych wszystkich dokumentów, otrzymaliśmy te dokumenty jako ostatni, co również budzi wiele wątpliwości, a zarazem sugeruje, że to działanie było działaniem celowym, żeby zaskoczyć nas tutaj jako prezydium i żeby użyć element zaskoczenia i żebyśmy nie mogli w sposób prawidłowy procedować. Uważam, że ktoś wprowadził w błąd pana ministra, nie informując go właśnie o tym, że oświadczenia woli, które zostały złożone, nie zostały złożone do nas w formie oryginalnej i że to my powinniśmy się zwrócić do pana ministra, nie ktoś inny za nas, bo to już samo w sobie budzi wiele wątpliwości. Pozostają jeszcze, szanowni państwo, kwestie związane z kwestiami finansowymi. Również w dniu dzisiejszym odbyła się druga rozprawa dotycząca odszkodowania dla łowczego krajowego w związku ze zwolnieniem go w trybie artykułu 52, o czym zapewne państwo wiecie. Sąd przerwał procedowanie, nie wyznaczył terminu dalszej rozprawy. Przychylił się do wniosków, które złożyliśmy w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego, uwzględnił je po części, stwierdził, że musi rozpoznać materiał dowodowy, który został przez nas złożony
i dalsze procedowanie będzie się odbywało w bliżej nieokreślonym terminie. Niemniej jednak sędzia zaznaczył, że sprawa druga, która się toczy w Sądzie Pracy w sprawie przywrócenia warunków pracy i płacy, będzie tą sprawą, która być może zaważy na dalszym postępowaniu właśnie w drugiej sprawie. Jeżeli chodzi o sprawy poborów łowczego krajowego, również one są do końca niejasne. Także tutaj z racji tego, że też nasz organ kontrolno-nadzorczy nie mógł zbadać wszystkich dokumentów, które chciał zbadać, a chodzi tu głównie o dokumenty finansowe, mamy wiele niejasności, jak chodzi o wydatkowanie finansów w Polskim Związku Łowieckim, ponieważ nie możemy stwierdzić, czy one są prawidłowe, czy nieprawidłowe, czy zgodne z przeznaczeniami statutowymi, czy pieniądze są wydawane na cele statutowe, czy też na inne cele. Protokół Komisji Kontroli i Nadzoru Naczelnej Rady Łowieckiej, Szanowni Państwo, no, pozostawia wiele znaków zapytania, które uważam, że należy w sposób jednoznaczny wyjaśnić i tutaj pan minister również zwrócił się do nas o to, aby ten protokół przesłać. W dniu dzisiejszym przesyłam panu ministrowi protokół Komisji Kontroli i Nadzoru wraz z odpowiedzią na odpowiedź Zarządu Głównego, ale dla osób, które nie zbyt dobrze znają prawo, czy też niezbyt dobrze poruszają się na tej niwie, chcielibyśmy też powiedzieć, że paragrafy, które zostały, orzecznictwo sądów, które zostało przedłożone w odpowiedzi na protokół Komisji Kontroli i Nadzoru w dwóch paragrafach tyczy się zupełnie innych rzeczy, o których jest mowa w protokole Komisji Kontroli i Nadzoru. To też pokazuje pewną chęć zniekształcenia prawdy. W związku z tymi niejasnościami, z niemożliwością kontroli zostałem na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej zobowiązany do tego, aby zawiadomić zarówno Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jak i prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oraz o możliwości popełnienia wykroczeń łowieckich. Zostały stosowne dokumenty złożone u rzecznika, natomiast do prokuratury zostaną złożone w dniu dzisiejszym i będą one zapewne przedmiotem badania, czy dochodzi tutaj do nadużycia prawa, czy też do takiego nadużycia prawa nie dochodzi. Natomiast docierają do nas różnego rodzaju sygnały mówiące o tym, że w wielu okręgach przeprowadzane są audyty, których celem jest badanie zarówno stanu tam bodajże prawnego strzelnic, jak i innego majątku Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie zleceniodawcą jest zarząd główny, a płatnikiem są zarządy okręgowe. Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że zarówno Naczelna Rada Łowiecka posiada swoje ciała kontrolne w postaci organu kontrolno-nadzorczego, jak również okręgowe zjazdy delegatów posiadają okręgowe komisje kontroli i nadzoru. Są to ciała, które działają społecznie, są wybrane w demokratyczny sposób i myślę, że ich opinia byłaby tą opinią, która jest opinią właściwą, a na pewno nie kosztowałaby naszego związku żadnych pieniędzy. Z informacji, które posiadamy, właśnie wiemy, że taka sytuacja ma miejsce, że zarządy są obciążane właśnie za przeprowadzanie tych audytów, które są zlecane właśnie przez zarząd główny, ale to nie on jest płatnikiem, tylko zarządy okręgowe. I jak chodzi o takie kwestie właśnie istotne, które myślę, że interesują wszystkich myśliwych, to tyle i czekam teraz na pytanie od Państwa. Proszę, panie redaktorze. Czy Naczelna Rada Łowiecka ma zamiar zareagować na ewidentne działania ministra klimatu zmierzające do likwidacji ostatniej demokratycznej komórki w Polskim Związku Łowieckim, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka? W dniu wczorajszym, Szanowni Państwo, odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
No, nie usłyszałem, żeby tam na tym posiedzeniu, panie redaktorze, mówił ktoś o likwidacji Naczelnej Rady Łowieckiej. Wręcz pan minister podkreślał, że Naczelna Rada Łowiecka jest organem bardzo potrzebnym. Natomiast nie do końca myślę, że pan minister zrozumiał to, co powiedział, ponieważ mówiąc o tym, że Naczelna Rada Łowiecka powinna dbać o finanse zrzeszenia, nie do końca wskazał instrumenty, jakimi mielibyśmy się posługiwać. No, w sytuacji, kiedy nawet nasze organy kontrolno-nadzorcze nie mogą przeprowadzić rzetelnej kontroli, no to trudno mówić tu o jakimś tam kontrolowaniu. Można by było tutaj dyskutować o tym, jaka ma być rola Naczelnej Rady Łowieckiej, ale jeżeli mamy dalej pozostać zrzeszeniem i dalej być organizacją, która jest organizacją samofinansującą się, to uważam, że powinniśmy mieć całościowy wpływ na to, co się w naszej organizacji dzieje. A pragnę przypomnieć, że jedyną rzeczą, jaką może zarządzać pan minister w tym momencie, to jest właśnie majątek Skarbu Państwa w postaci zwierzyny łownej dziko żyjącej, którą to powierzył pod opiekę Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. I myślę, że nadzór pana ministra głównie powinien się właśnie opierać na skupieniu się na nadzorowaniu tego jakże cennego majątku. Mi konkretnie chodzi o to, że w środowisku myśliwych działania destrukcyjne, bo tak są one określane, ministra Edwarda Siarki w postaci blokowania działań Naczelnej Rady Łowieckiej, której kompetencje i tak zostały mocno okrojone i są dość wąskie, no nijak się nie mają do tych słów, które pan prezes tutaj łaskawie przytacza. I czy Naczelna Rada rozważała jakieś przeciwdziałania tego typu poczynaniom? Bo one w środowisku łowieckim nie są tak lejtowo odbierane, jak to kolega prezes tutaj, broniąc niejako ministra Siarki, przedstawia. Chodzi konkretnie o to, czy Naczelna Rada ma zamiar, podejmowała, czy zamierza podejmować jakieś środki, czy na przykład konsultowała się z ministrem klimatu, czy minister klimatu jest zorientowany w tym, co, nie boję się użyć tego słowa, wyrabia pan minister Edward Siarka. Myślę, że wczorajsze spotkanie w Sejmie również będzie oglądnięte przez panią minister klimatu i środowiska. Myślę, że pani minister wyciągnie z tego odpowiednie wnioski. Jak również ufam w to, że przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska złoży odpowiedni dezyderat czy też sprawozdanie z tego, co się tam wczoraj wydarzyło i będzie w jakiś sposób monitorowała dalszy ciąg tego wszystkiego. To jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, czy Naczelna Rada Łowiecka zamierza coś z tym zrobić, oczywiście Naczelna Rada Łowiecka cały czas próbuje pokazywać problem. Na dowód tego są różnego rodzaju stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej podjęte również w formie uchwały, w której wskazujemy na to, że ustawa z 2018 roku to jest ustawą, która wprowadziła wielki chaos w funkcjonowaniu naszego zrzeszenia. Również nowe poprawki do statutu, które chcieliśmy na zjeździe krajowym wprowadzić czy też uchwalić, uwzględniały właśnie wiele niedoskonałości, które mogliśmy właśnie dopiero w tym momencie, po 5 latach funkcjonowania tego statutu, wychwycić. Chcieliśmy je wprowadzić do tego statutu. Komisja statutowa na swoich posiedzeniach przeprocedowała wszystkie poprawki, które były zgłoszone przez delegatów na zjazd krajowy, na zjeździe krajowym, jak również uwzględniła znaczącą część tych poprawek. Natomiast oczywiście wiele z tych poprawek to były poprawki, które nie mogły być uwzględnione, ponieważ były niezgodne z aktami wyższego rzędu, jak chociażby z ustawami, które określają funkcjonowanie naszej organizacji. W jaki sposób zareaguje
czy zamierza zareagować Naczelna Rada Łowiecka na informacje zawarte w protokole komisji zwanej Komisją Kantypowicza. Chodzi mi szczególnie o takie opisane tam zjawiska jak niezbyt czytelne transakcje polegające na sprzedaży całorocznych planów łowieckich, czyli całej zwierzyny możliwej do uporowania w danym sezonie, w osobie no, w jakiś sposób sfraternizowanej z łowczym krajowym, między innymi przez to, że umożliwił jakieś te destrukcyjne działania, rezygnując z członkostwa w Naczelnej Radzie Łowieckiej. To dla tych myśliwych, którzy często określani są bydłem składkowym, jest wyraźny znak, że te transakcje nie są do końca czytelne, że polegają bardziej na jakichś takich kolesiowskich układach, no bo nie były ani w drodze przetargu sprzedawane, a poza tym no to poproszę o odpowiedź na tą część, zadam drugą, jeśli można. Nie chciałbym absolutnie tutaj personalnie wchodzić w te kwestie, komu zostały sprzedane jakieś te plany, jeżeli pozyskania zwierzyny, jeżeli było to z korzyścią dla Polskiego Związku Łowieckiego i sprzedaż tej zwierzyny była sprzedażą, która gwarantowała zysk stacji ośrodkowi hodowli zwierzyny, nie budzi to żadnej wątpliwości. Natomiast jako organizacja absolutnie nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby organizować przetargi. W przedmiocie tej sprawy toczyło się już bodajże jedno albo dwa postępowania, dosyć słynne postępowania, jak chodzi o zakup chłodni, to jeszcze z 2019 roku. I bodajże zakończyło się to właśnie orzeczeniem, że Polski Związek Łowiecki nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych. Niemniej jednak no, etyka oczywiście wymagałaby tego, żeby i dobro naszej organizacji, żeby to było bardziej tam czytelne i jasne, jak chodzi o takie działania. Ale tutaj, jeżeli ja uważam, było to z korzyścią dla naszej organizacji, nie budzi to moich wątpliwości. Jeśli mogę tytułem uzupełnienia, Naczelna Rada Łowiecka w jakiś sposób już zareagowała na ten protokół. Mianowicie na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej zobowiązała prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej do złożenia stosownych zawiadomień do głównego rzecznika dyscyplinarnego oraz do prokuratury. No, Naczelna Rada Łowiecka nie ma narzędzi, żeby przymusić zarząd główny do przekazania całości dokumentacji finansowej. Nie ma też możliwości odwołania zarządu głównego. W związku z tym jednomyślnie zawnioskowała do minister klimatu i środowiska o zmianę zarządu głównego, jakby w sytuacji, kiedy organ zarządzający nie daje się kontrolować, nie przedstawia dokumentów do kontroli, tych, o które wnioskuje Komisja Kontroli, no innych działań zgodnie z prawem tutaj podjąć nie może niestety. Pytanko, może właśnie kolega prawnik by też odpowiedział na nie, bo do niego niejako dedykuję to pytanie. Jak oceniła, czy ocenia Naczelna Rada Łowiecka, kolega jako prawnik, działania polegające na wdrażaniu, o tym głośno się chwali pan Lisiak, do zarządzania łowiectwem zasad stosowanych w firmach produkcyjnych, tam gdzie taśmy chodzą. Ta zasada jak gdyby kontroli po każdej operacji. No i czy w związku z tym przewidywane jest także stosowanie tej zasady w stosunku do zwierzyny? W jaki sposób będą kontrolowane jeleni, dziki, sarny, tą taką czy mają wymiar europejski, tak jak bana. Zasadą kontroli jakości. Znaczy, to jest pytanie merytoryczne o zasadę funkcjonowania związku, tam nie ma zagadnienia prawnego, zatem tutaj raczej pytanie bezpośrednie do Naczelnej Rady Łowieckiej, do pana prezesa, jak widzą w ogóle funkcjonowanie zarządu głównego. Tutaj Naczelna Rada Łowiecka ma pewne
możliwości w postaci uchwalania pewnych regulaminów funkcjonowania czy struktury biura, jakby być może tu jest pewne pole manewru narzucenia czy wskazania właściwych torów, jak zrzeszenie powinno funkcjonować. Natomiast nie jest to zagadnienie prawne, niewątpliwie, w związku z tym ja uchylę się od odpowiedzi. Chodzi mi o to, jak oceniacie takie jakieś tam stosowanie zasad produkcyjnych, którymi nie ma na wszystkich rozprawach. Chodzi tutaj o system Kaizen, czyli system zarządzania jakością. To jest system stosowany w produkcji. Jakbyśmy produkowali na przykład wodę mineralną, czy inne terowki w tłokach. Do tego ten system został stworzony. Generalnie oczywiście można go w jakiś sposób próbować zastosować właśnie w zrzeszeniu. Natomiast powinniśmy pamiętać przede wszystkim o jednym. Szanowni Państwo, Polski Związek Łowiecki nie jest organizacją, która ma generować zyski. My jesteśmy zrzeszeniem zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych, które ma realizować pewne działania statutowe. I powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, aby pieniądze myśliwych, które pochodzą ze składek, były wydawane w sposób zgodny z przeznaczeniem, bo jeżeli mamy takie sytuacje, że pieniądze myśliwych nie są wydawane po to, żeby pokazywać, jak wspaniale zarządzamy związkiem i jakieś tam przedstawiać to w jakichś wykresach, mówić o tym, że dobrze robimy, bo oszczędzamy, nie do końca myślę, że jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Szanowni Państwo, jako Naczelna Rada Łowiecka stoimy na stanowisku takim, żeby właśnie te pieniądze były wydatkowane w sposób racjonalny, żeby było organizowane jak najwięcej inicjatyw i w ogóle finansowanych jak najwięcej inicjatyw właśnie z pieniędzy chociażby centralnych czy też zarządów okręgowych. Oczywiście należy tutaj podkreślić, że chcemy, żeby to było w sposób transparentny i możliwie, żeby za te pieniądze i efektywny, żeby za te pieniądze zrobić jak najwięcej. Natomiast niekoniecznie jak najtaniej, bo nie zawsze tanio znaczy dobrze. I jakieś tam wytyczne dotyczące oszczędzania za wszelką cenę, myślę, że nie jest to najlepszy pomysł, a przede wszystkim nie może to być powód do dumy. Oczywiście rozrzutność jest też tą rzeczą, która jest naganna. Natomiast my nie mówimy tutaj o rozrzutności, mówimy o racjonalnym zarządzaniu finansami zrzeszenia. Pamiętać powinniśmy o tym przede wszystkim, do czego jest powołany Polski Związek Łowiecki. Zarówno na mocy ustawy, jak i też statut przecież określa pewne wytyczne, pewne cele, które powinniśmy realizować. Mamy wiele rzeczy, którymi powinniśmy się zajmować, a przede wszystkim czynna forma ochrony przyrody to jest to, na czym powinniśmy się skupić, i nasze wysiłki zmierzające w celu lepszego poznania pewnych mechanizmów przyrody powinny być tą rzeczą, którą powinniśmy finansować. Wiemy, że stacja badawcza w Czempiniu jako nasz ośrodek badawczy nie najlepiej funkcjonuje. Przyczyn można by się tu było dopatrywać oczywiście wielu, ale to zapewne mógłby być temat na oddzielny, jakiś dosyć długi reportaż czy też materiał. Także nie chciałbym więcej na ten temat rozmawiać. Natomiast też należy pamiętać o tym, że część tych dobrych wyników, którymi chwali się Zarząd Główny, jest spowodowana po prostu okresem pandemii w poprzednim czasie i odwołaniem wielu imprez, które powinny być finansowane przez Polski Związek Łowiecki, a nie zostały po prostu zorganizowane, i stąd też jakiś tam wynik mocno dodatni. Natomiast oczywiście niewątpliwie są również plusy działalności Zarządu Głównego i nie możemy tutaj do tego podchodzić też koniunkturalnie. Wiele rzeczy udało się uporządkować, natomiast niestety ta dysproporcja, bo o tym musimy powiedzieć, że jest to dysproporcja tych negatywnych rzeczy w odniesieniu do tych pozytywnych, jest przerażająca. Jest zdecydowanie więcej negatywów niż pozytywów. Szanowni Państwo, ciągłe obniżanie się jakości chociażby pracowników w Zarządzie Głównym. Mamy dzisiaj sytuację taką, że merytorycznie pracowników w naszym zrzeszeniu jest bardzo mało.
Myślę, że w zarządzie głównym pracuje ponad 70% osób, które nie są nawet członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Także tutaj na tym polu widać, że jest wiele do zrobienia. Niemniej jednak obecny łowczy krajowy, jak i zarząd główny stoi na stanowisku, że my mamy nasz związek traktować jako firmę, która ma generować zyski. Natomiast no, my się oczywiście na to nie zgadzamy, ponieważ jesteśmy zrzeszeniem, które jest po to, żebyśmy się tak w cudzysłowie mogli bawić tym, po co do tego zrzeszenia żeśmy się zapisali. Kontynuować czy też kultywować tradycje, zajmować się sygnalistyką, kulturą łowiecką, właśnie strzelectwem, kynologią i wszystkimi innymi rzeczami. Skoro jesteśmy, Szanowni Państwo, przy kynologii, to rzecz niezmiernie istotna, a mianowicie pod wodzą właśnie tego łowczego krajowego i tego zarządu jesteśmy skłóceni z wszystkimi. O tym nie powinniśmy absolutnie zapominać. Dzisiaj Naczelna Rada Łowiecka jest wrogiem, tak mogłoby się wydawać, zarządu głównego i łowczego krajowego, ponieważ reprezentuje zupełnie odmienne zdanie co do kierunku, w jakim powinien pójść Polski Związek Łowiecki. Jesteśmy skłóceni z kynologami, którzy od wielu lat nas wspierali jako organizacja i byli naszymi doskonałymi ambasadorami. W ostatnim czasie mieliśmy sytuację taką, że zostaliśmy również skłóceni z firmą, która obsługiwała naszą książkę elektroniczną. Mamy sytuację dzisiaj częściowego paraliżu i niemożliwości w 1900 kołach łowieckich, gdzie została wyłączona książka EKEP. Wielu myśliwych do dzisiaj nie poluje, ponieważ nie wie, co ma zrobić, a koła nie wiedzą, jak mają sobie z tym problemem poradzić. Pan minister tutaj usilnie zabiegał o to, żeby scyfryzować kwestię związaną z ewidencjonowaniem pobytu myśliwych w łowisku. Udało się i chwała tutaj panu ministrowi za to i wszystkim tym, którzy o to zabiegali. Niewątpliwie był to sukces, który usprawnił działanie zarówno naszej organizacji, jak przede wszystkim ułatwił pracę działaczom społecznym, jakim są funkcjonariusze w postaci łowczych, prezesów, czy też członków zarządu, którzy muszą na co dzień po prostu kontrolować wszystko to, co jest związane z gospodarką łowiecką na szczeblu koła łowieckiego. Ten system po prostu umożliwił nam szybkie i skuteczne zarządzanie na tym szczeblu, a tym samym szybki dostęp do danych, które były potrzebne i które są potrzebne chociażby w walce z ASF-em. Niemniej jednak, mimo to, że firma Torn od jakiegoś czasu sygnalizowała, że dojdzie do wyłączenia tego systemu, prosiła zarząd główny o to, aby podjął z nią jakieś tam negocjacje i aby zapobiec takiej sytuacji. No jak widzimy, te działania okazały się bezskuteczne. Cały czas stawiamy się w roli jakiegoś tam kniazia, który wasalizuje wszystkich tych, którzy z nami współpracują i pokazuje jakąś naszą dominację. Jak się okazuje, nie do końca skutecznie. Skutki tego wszystkiego uważam, że są bardzo bolesne dla nas. Obawiam się, że nawet bardziej bolesne niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, ponieważ utrata pewnego zaufania, które tracimy, chociażby mówię przy tej okazji skłócenia się ze Związkiem Kynologicznym w Polsce. Ja nie chciałbym wchodzić tutaj ani w żadne technikalia, ani też w żadne szczegóły dotyczące kwestii związanych z podłożem tego konfliktu. Niemniej jednak uważam, że ten konflikt powinien zostać rozwiązany na mocy dialogu i kompromisu, a nie na mocy jakiegoś tam poddaństwa, bo to nie tędy droga. Bo nawet jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to należy dobrać odpowiednie metody i środki do tego, żeby przekaz był przekazem zrozumiałym. No, widać, że osoby, które zajmowały się tymi negocjami, takiej predyspozycji nie posiadają. Mamy dzisiaj impas, który skutkuje tym, że imprezy kynologiczne zostały odwołane. Mamy skłócenie i rozdarcie wewnętrzne właśnie poprzez usiłowanie udowodnić, kto tutaj jest ważniejszy, brak poszanowania przede wszystkim prawa. To jest to główne podłoże konfliktu i będzie to trudno bez decyzji być może albo sądu powszechnego, albo też sądu łowieckiego
w jakiś sposób rozwiązać. Ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Mianowicie, nawet wczoraj w Sejmie pan Łowczy Krajowy manił posłów wielkimi sukcesami ekonomicznymi. Czy Naczelna Rada Łowiecka posiada świadomość, wie, w jaki sposób księgowane i wykazywane w tych sukcesach łowieckich są szkody łowieckie nieopłacone? Na przykład w pole łowieckim w Chojnie. Jeleń Chojna, tak. Koło samo nawet nie wie, ile ma. Twierdzi, że około od 3 do 5 milionów. Przestali liczyć w ogóle. Ale szkód łowiecki do zapłaty, tak? Tak, tak. Tak. W innym rejonie, to już bardziej wiarygodna informacja, jest około 7 milionów. W związku z tym, jak tego typu kwoty i także inne, nie będę tu wyliczał, z nami dość sporo, może nie takich wysokich, jak one są uwidaczniane w tym spektakularnym sukcesie ekonomicznym. Panie redaktorze, trudno jest mi się do tego odnieść, ponieważ za 2021 rok jeszcze nie dostaliśmy sprawozdania finansowego Zarządu Głównego. Mamy dzisiaj bodajże 13 kwietnia 2023 roku. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej dokumenty, na mocy których mógłbym panu odpowiedzieć w sposób jednoznaczny na te pytania. Także muszą one pozostać w tym momencie tylko w domyśle i nie mogę udzielić odpowiedzi, tym bardziej jeżeli chodzi o tak ważne kwestie, jakimi są kwestie finansowe. Nie chciałbym tutaj niczego przekłamać. Jeżeli chodzi o sytuację w tym słynnym kole Jeleń Chojna, ta sytuacja jest w ogóle sytuacją bardzo dziwną, ponieważ z naszej wiedzy wynika, być może też zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ale pozwolę sobie tutaj podzielić się wiedzą, którą posiadam, to zarząd okręgowy szacuje firma na wniosek zarządu okręgowego i opłacany jest szacujący z pieniędzy zarządu okręgowego za szkody w kole, które są przecież podmiotem prawnym samoistnym. Więc tutaj jest zupełnie jakaś kuriozalna sytuacja i też chcielibyśmy poznać, na jakiej zasadzie zarząd okręgowy wypłaca szacującemu pieniądze w kole, które cokolwiek by nie powiedzieć, jest prawie że podmiotem prywatnym w odniesieniu chociażby do kwestii finansowych. Nie ma tutaj żadnych powiązania ani z zarządem okręgowym, ani z zarządem głównym. Oczywiście pewno istnieje jakaś tam furtka, że zarząd główny w ramach organizacji, boże zarząd okręgowy w ramach jednej organizacji może wspomóc działalność zarządu koła, ale chcielibyśmy, żeby ta sprawa też została wyjaśniona, ponieważ ona być może za niedługo również wygenerować sytuację patową, z którą nie będziemy sobie mogli poradzić, a zapłacą za to niestety wszyscy myśliwi w Polsce, ponieważ myśl ustawy to Polski Związek Łowiecki jako przede wszystkim zarząd główny ponosi konsekwencje niewypłacalności szkód łowieckich, jak chodzi o koła łowieckie. Również z naszej wiedzy dotarły również do nas takie informacje, że mecenas, który prowadzi tą sprawę, spóźnił się z odpowiedzią na pozew, tam bodajże 1 czy 2 dni. Nie wiemy też, czy ta sprawa została już w jakiś sposób wyjaśniona, czy też sąd przywrócił termin, bo jeżeli nie, to zostaniemy obciążeni następną kwotą tam bodajże 40 czy 50 tysięcy złotych. Ale tak jak powtarzam, niestety Naczelna Rada Łowiecka w tym momencie, mimo ingerencji nawet pana ministra, nie ma możliwości skutecznego kontrolowania finansów naszego zrzeszenia. Ostatnie z ostatnich pytań, a raczej może osobista dygresja, mianowicie w całej tej historii 72-letniej Polskiego Związku Łowieckiego ja w dniu dzisiejszym odnotowuję pierwszą konferencję prasową. A więc jest to jakiś pierwszy kroczek takiej otwartości, o której szeroko się mówi, a której nie ma, gdzie media mogą zapoznać się z jakimś stanem faktycznym w Polskim Związku Łowieckim. Czy wejdzie to do tradycji, czy jest to raczej jednostkowa
sytuacjach? Myślę, że wejdzie to do tradycji, aczkolwiek tak jak powiedziałem, ubolewam bardzo nad tym, że jako organ Polskiego Związku Łowieckiego nie możemy korzystać z komunikatorów medialnych Polskiego Związku Łowieckiego. Z drugiej strony cieszę się, że mogę tutaj Państwa gościć i że być może duża rzesza myśliwych pozna prawdę, jak to wszystko funkcjonuje, ponieważ no, z naszej strony jest pewna już frustracja związana właśnie z ciągłymi kłamstwami ze strony zarządu głównego, który non stop to pisze jakieś ciekawe rzeczy na temat Naczelnej Rady Łowieckiej. Oczywiście nie robi tego bez celu. Cel jest jeden, pokazanie brak profesjonalizmu, skompromitowanie Naczelnej Rady Łowieckiej, no bo jakże inaczej odnieść się do kwestii chociażby rzekomej chęci przedłużenia kadencji o 900 dni. Szanowni Państwo, przecież tutaj no, wniosek nasuwa się sam. No, każdy będzie myślał, że my jesteśmy przyspawani do stołków, przepraszam za kolokwializm, i chcemy trwać tutaj wiecznie. Nieprawda, szanujemy mechanizmy demokratyczne. Jedyne, co budziło nasze obawy, to były kwestie związane z czasem zagrożenia pandemicznego. I tutaj nasza komisja prawna, czyli Komisja Naczelnej Rady Łowieckiej, w składzie której są również sędziowie sądów powszechnych, a nawet sądów okręgowych i inni prawnicy, byli jednoznaczni co do jednej kwestii, a mianowicie tego, że w czasie trwania okresu i pandemii, zagrożenia pandemicznego, wybory nie powinny się odbywać. Niemniej jednak ustawodawca również dał nam jakąś tam furtkę mówiącą o tym, że możemy właśnie jako organ doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te wybory się odbyły. I my oczywiście szanujemy statut, szanujemy prawo, i te wybory będą się odbywały zgodnie z kalendarzem, powtarzam, zaproponowanym przez Zarząd Główny. I od samego początku stoimy na takim stanowisku. Nie możemy mówić tutaj o stanowisku jednostkowych osób, czy też członków Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy być może gdzieś tam się niefortunnie wypowiedzieli, jako o stanowisku organu, który jest organem kolegialnym. I wszelkie jego stanowiska są wyrażane w formie uchwały, a głosowane po prostu w głosowaniach jawnych czy też tajnych, zależy od po prostu od uchwały. Można? Bardzo proszę. Krótkie pytanie dotyczące kwestii, która nie wybrzmiała chyba. I czy wiadomo, jaka jest forma zatrudnienia łowczego krajowego? Czyli na jakiej podstawie obecnie pobiera swoje wyposażenie? Jeżeli chodzi o formę zatrudnienia łowczego krajowego, na tą chwilę nie wiemy w ogóle, czy łowczy krajowy pobierał uposażenie, natomiast mamy wiedzę, że łowczy krajowy pobierał uposażenie w okresie między okresem, w którym zostały mu wręczone warunki zmieniające, które przyjął, bo przecież zaskarżył je w sądzie, czyli uznał czynność prawną, która się dokonała, do momentu rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie artykułu 52. Wiemy, że łowczy krajowy pobierał takie apanaże i pobierał te apanaże w naszym odczuciu niezgodnie z prawem, ponieważ wysokość kwoty, która była mu wypłacana, no niestety jest inna niż na umowie o pracę, która to została, była przedmiotem zaskarżenia. Jeśli można, uzupełniająco. W Sądzie Pracy w Warszawie toczą się dwa postępowania przed Sądem Pracy z powództwa łowczego krajowego. Pierwsze dotyczy obniżenia wynagrodzenia, gdyż ówcześnie sprawujący funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej najpierw obniżył wynagrodzenie za wypowiedzenie łowczemu krajowemu kilkukrotnie, a następnie kilka miesięcy później rozwiązał stosunek pracy w trybie artykułu 52. Od jednej i drugiej decyzji prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej łowczy krajowy odwołał się do sądu. Tak jak powiedziałem, obydwie sprawy są w tej chwili w sądzie. Z dokumentów, które znajdują się w aktach sprawy, które były nam przedkładane, wynika, że pomimo obniżenia wynagrodzenia przez prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej kilkukrotnie, dokonywano wypłat na rzecz łowczego krajowego w dotychczasowej wysokości. Jakby na to są dokumenty, które są w aktach sprawy. Po rozwiązaniu stosunku pracy, oczywiście wynagrodzenie, no nie ma kauzy do wypłaty wynagrodzenia, natomiast z tego, co jest mi wiadome, jednemu z członków Naczelnej Rady Łowieckiej łowczy krajowy wskazał, iż w chwili obecnej ma coś takiego jak kontrakt menadżerski.
takie słowa padły, natomiast nikomu nie zostało to przedstawione. Z tego co wiem, Komisja Kontroli Nadzoru chciała sięgnąć do materiałów źródłowych, natomiast zostało jej to uniemożliwione. Dziękuję. Portal Wildman. Panie prezesie, wczoraj na komisji również dzisiaj wspominał pan o niewykonywaniu uchwał Naczelnej Rady przez Zarząd Główny. Czy myśliwi mogą dowiedzieć się, o jakie to uchwały chodzi? Chociażby przykład z ostatnich dni. No, jeżeli Naczelna Rada Łowiecka podejmuje uchwałę w myśl prawa, jest ona prawomocna w chwili jej podjęcia. Mieliśmy taką sytuację, gdzie uchwała o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, została podjęta. Został wyznaczony termin na publikację tej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej, bodajże na 17 marca. Mimo to Łowczy Krajowy nie wykonał tej uchwały, po czym doprowadził do takiej sytuacji, że po trzech tygodniach minister wstrzymał wykonanie tej uchwały, co absolutnie nie zwalnia Łowczego Krajowego z tego, żeby tą uchwałę wykonać. I tutaj mówię, to jest tylko przykład chociażby z ostatnich dni. Również niewykonywanie uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej dotyczącej przekazywania uchwał od Naczelnej Rady Łowieckiej celem nadzoru, prawda? Czyli celem też zgodności z prawem, czy też rzetelności i transparentności innych aspektów, które możemy zbadać. To jest zjawisko nagminne. No, mamy też sytuację, gdzie Łowczy Krajowy, czy też Zarząd Główny, przepraszam, nie przekazał dwóch uchwał do dnia dzisiejszego. W myśl zasady fictio iuris uchyliliśmy nieistniejące uchwały, uznając je za potencjalnie niebezpieczne dla zrzeszenia. Łowczy Krajowy został również zobowiązany do tego, żeby przedstawić wykaz czynności, które zostały podjęte na mocy obowiązującej, już nieobowiązujących uchwał, której treści my nie znamy, również te dokumenty nie zostały przedłożone. Także tutaj jest więcej znaków zapytania niż na nie odpowiedzi. Jak chodzi o uchwały, zostały one przekazane teraz od stycznia, bodajże w kwietniu, czyli po trzech miesiącach zostały hurtem przekazane uchwały do Naczelnej Rady Łowieckiej. Szanowni Państwo, w świetle statutu mamy 30 dni na to, aby zbadać te uchwały i ewentualnie podjąć jakieś kroki mające na celu uchylenie czy też stwierdzenie nieważności tych uchwał. No, jest to przynajmniej niepoważne, żeby po trzech miesiącach przekazać wszystkie uchwały razem w jednym pakiecie. Jest ich tam bodajże około 50 i mimo to, że my nie mamy pracowników etatowych, musimy to przeanalizować, bo w przeciwnym wypadku znów będą nasze uchwały ewentualnie mogły być przedmiotem uchylenia przez pana ministra. Także to też pokazuje, że to po prostu wszystko nie działa i że tu jest obstrukcja prowadzona w sposób świadomy. Tutaj tytułem uzupełnienia, również uchwały dotyczące zwykłych kół łowieckich. Czy były sytuacje takie, że odwołanie od uchwał wpływa do zarządu głównego, zarząd główny ich nie rozpoznaje i tutaj Naczelna Rada Łowiecka ingeruje w uchwały zarządu głównego, zobowiązuje do zajęcia stanowiska, natomiast w odpowiedzi na to Zarząd Główny informuje Naczelną Radę Łowiecką, że zaskarżył uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej do ministra właściwego do spraw środowiska i dopóki nie dostanie odpowiedzi, nie będzie ich wykonywał. No, między innymi pokłosiem tego była odpowiedź pana ministra o tym, że uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej do momentu, kiedy nie zostaną uchylone, należy wykonywać. I jakby to, co pan prezes przed chwilą powiedział, Naczelna Rada Łowiecka chociażby zobowiązała zarząd główny w sprawie nieruchomości w Gdańsku. Strzelnica, zarząd okręgowy czy zarząd główny dysponuje przepiękną nieruchomością. Zarząd główny chciał sprzedać tą nieruchomość. Wystąpił do Naczelnej Rady Łowieckiej o wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomości. No, Naczelna Rada Łowiecka od tak nie może wydać zgody. Poprosiła operat szacunkowy, komu zostanie sprzedane, a jeżeli nie ma jeszcze wyłonionego nabywcy, w jaki sposób zostanie wyłoniony ten nabywca. Szereg takich informacji, no, które są niezbędne celem sprawdzenia, czy transakcja przebiegnie w sposób transparentny. No, Naczelna Rada Łowiecka uzyskała odpowiedź, że nie ma operatu szacunkowego, natomiast wyłonienie nabywcy, czy sposób wyłonienia nabywcy odbędzie się dopiero po tym, jak zarząd główny uzyska zgodę na sprzedaż tej nieruchomości.
Także no, to są tylko przykłady. Bardzo dużo pytań myśliwych przez ostatnie 3 lata było na temat zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów, który miał być zwołany w 2019 roku. Czy pan prezes mógłby powiedzieć, dlaczego zjazd nie został zwołany zgodnie z uchwałą zjazdu i czy odbędzie się w maju tego roku? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, uważam, że ze swojej strony wypełniłem uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów. Zwołany został zjazd, nadzwyczajny zjazd krajowy delegatów. Zostały również przygotowane wszelkie materiały na ten krajowy zjazd. Niemniej jednak bodajże 6 września, w dniu, w którym zostałem odwołany z funkcji prezesa Naczelnej Rady Łowickiej, mój następca postawił wniosek o to, aby odwołać uchwałę o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów. Tym samym ten krajowy zjazd delegatów się nie odbył. Obejmując ponownie tą funkcję, postanowiłem wypełnić wolę najwyższego organu, jakim jest Krajowy Zjazd Delegatów. Przygotowaliśmy i przeprocedowaliśmy wszystko, co jest potrzebne do tego, aby to nasze święto i ten organ najwyższy w naszym zrzeszeniu mógł procedować. No, niemniej jednak wiemy, jakie jest obecne stanowisko pana ministra, że rzekomo nasze działania są działaniami niezgodnymi z prawem i że ten krajowy zjazd, że uchwała o zwołaniu tego krajowego zjazdu jest w tym momencie niezgodna z prawem. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zgadzamy się oczywiście z tym stanowiskiem, dlatego też zaskarżyliśmy tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i czekamy na stanowisko WSA w tej sprawie. Jeszcze raz powtarzam, ufam w to, że przed upływem terminu odbycia się tego zjazdu będzie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i będziemy mogli wspólnie świętować, spotkać się i porozmawiać o naszych trudnych rzeczach, a myślę, że z każdym dniem tych spraw jest coraz więcej i na pewno będzie o czym rozmawiać. Ja ze swojej strony marzę wręcz o tym, aby ten zjazd się odbył. Chciałbym podsumować całą działalność też Rady, trudną działalność w przeciągu ostatnich 5 lat. Chciałbym wytłumaczyć wszystkim delegatom pewne nasze działania, które miały miejsce, czym były one podyktowane, dlaczego zadziałaliśmy w taki, a nie inny sposób i ufam w to, że będzie mi to dane. A jak pan prezes, bo nie wiadomo, czy będzie kolejna konferencja prasowa. Będzie, panie redaktorze, już ogłaszam 27 kwietnia odbędzie się bądź to posiedzenie Naczelnej Rady, bądź to spotkanie członków Naczelnej Rady, w zależności od tego, jakie będzie tutaj stanowisko pana ministra. Niemniej jednak na pewno spotkamy się jako członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej. Po tym spotkaniu na pewno będzie następna konferencja, myślę, że bardziej obszerna, na którą wraz z innymi członkami Naczelnej Rady Łowieckiej zaprosimy nie tylko media łowieckie, ale również media już ogólnokrajowe, bo myślę, że będzie o czym porozmawiać i wiele kwestii, które będą tam poruszane, interesują nawet zwykłych obywateli. Czyli będzie jeszcze czas na podsumowanie kadencji, a w takim razie budżet na 2023 rok, czyli rok jubileuszowy, Rada otrzymała, otrzyma? Na tą chwilę, panie redaktorze, zarząd główny działa na tak zwanym prowizorium budżetowym. Do dnia dzisiejszego zarząd główny nie przedłożył projektu budżetu, więc nie został ten budżet zatwierdzony. Zostały tylko zatwierdzone na cele jubileuszu 2 fundusze celowe, które tam zagwarantowały środki na wydarzenia centralne, które mają się odbyć. I myślę, że jak chodzi o kwestie finansowe, to tyle możemy dzisiaj powiedzieć. No, mamy kwiecień, a zarząd dalej nie przedłożył budżetu. To też pokazuje, jak sprawnie ten organ działa. Nie ma więcej pytań, tak? Bardzo dziękuję za przybycie, za dzisiejszą konferencję. Tak jak zapowiedziałem, 27 zapraszam Państwa już dzisiaj na konferencję. Myślę, że będzie to godzina 14. Zostaniecie Państwo poinformowani jeszcze drogą mailową o tym wydarzeniu. Życzę wszystkim dashboard. Pozdrawiam.